Cześć, tu Mamik, zapraszam na mgłę nad Carcassonne, czyli kooperacyjną wersję Carcassonne. Tutaj zagramy sobie solo, bo jest taki tryb. Bierzemy sobie po trzech ludków z czterech kolorów. To nie ma znaczenia, tylko do wykładania. Zagramy sobie drugi poziom, 75 punktów. Cmentarze i pałace są wtasowane, kafelek. Gra jest standardowo, tak jak widzieliście na wideo instrukcji, bądź będziecie widzieć. Bierzemy kafelek, dokładamy, sprawdzamy duchy podwładnego, ewentualnie punktujemy. Dobra, to jedziemy. Czyli tak, muszę sobie tutaj zamknąć. Powiedzmy, że sobie tak zrobię. No, podkładam ten. Jest jeden duch, czyli nic się nie dzieje. Będę sobie brał z każdego różnego stosu, żeby coś się tam więcej działo. Tutaj mamy już trzy duchy. Czyli mogę sobie tak wyciągnąć to. Dwa duchy dokładam, bo jest zniżka. I jadę dalej. Mamy takie coś wielkiego. Dobra, pokładzę sobie tutaj. Nie za bardzo mi się to uśmiecha, ale jednego ducha i tutaj sobie damy podwładnego. Może z tej kubki weźmiemy. Tu już mamy pałacyk. Tak, mogę tutaj ułożyć, ale tu już będę wiedział, że będzie to zamknięta uliczka. Dołożę tutaj. Oczywiście jak jest jeden, nie dokładam, ale sobie dołożę tutaj ludka do pałacu, może coś zapunktuję. Tutaj mamy miasteczko, które musiałbym w ten sposób zamknąć, żeby coś mi tu dawało. Ewentualnie w ten sposób, wtedy będę walczył tutaj na ten i będę skazany na... Dobra, tak to zrobimy. Dołożę tutaj. Zobaczymy, co dalej wyjdzie. Cmentarz. Kurczę, najgorsze, co chyba mogło wyjść w tym momencie, ten cmentarz. Cmentarz musi być obtoczony z czterech stron. Do tego za każdym razem, jak będziemy dokładać tutaj duszka, gdzieś na cmentarz będzie się pokazywał duszek. Dokładam sobie duszkę, czyli mam raz, dwa punkty, żeby coś już zacząć punktować, powiedzmy. Jeszcze raz mamy pałac, do tego mamy duszka. Fajnie, bo pałac jakby tu wszedł, to by mi się dosyć mocno skombowało, no ale tak nie może być zrobione. No to powiedzmy, że dołożymy w ten sposób. Dołożymy sobie ludka, ducha, no i niestety tutaj też ducha musimy dołożyć. Dobra, mamy coraz gorsze te kafelki. Powiedzmy, że sobie tu dołożę, czyli dwóch duszków dokładam. No i standardowo tutaj ducha, no i tu kładę na drogę dwa punkty. Dwa punkty dołożę sobie, weźmiemy sobie tego. O, w końcu coś fajnego mi tu weszło. Mógłbym sobie tu i dosyć fajnie to by zadziałało i chyba tak zrobimy. Czyli tu sobie dokładam, tego gościa sobie tu położę, tak, czyli dostanę cztery punkty, dwa, cztery. Może ten stos tym razem. Mamy ducha, idealnego ducha mamy, ponieważ sobie go tutaj dołożymy w ten sposób. Zniżka, nie dokładamy ducha, podwładnego sobie dołożymy na drogę oczywiście i teraz zamknęliśmy tą dużą mgłę, także wszystkie tutaj te duszki mi będą spadać, także troszkę się uratowaliśmy. Następny rzecz, to mamy coś takiego, który by tutaj przypasował, tak, tu kładziemy sobie podwładnego, dwa duszki plus jeden tu oczywiście i tu mamy raz, dwa, trzy plus tarcza, czyli 4, czyli 8, czyli to jest 16. I jedziemy sobie dalej. I teraz tak, mogę od razu sobie to tego duszka tutaj zamknąć, ale tak, najpierw muszę dołożyć duszka, muszę dać tutaj duszka i tych duszków sobie będę mógł wziąć, a tu sobie pójdę chyba w miasto. Mam troszkę tych ludków jeszcze, także mogę iść w miasto jeszcze śmiało. I mamy miasteczko. Miasteczko to sobie chętnie tutaj dołożę, po to, żeby wsadzić sobie tu ludka. Czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, czyli 8 punkcików. 8 punkcików, czyli 4, 4. I bierzemy sobie jeszcze to. Dobra, teraz mamy coś takiego, dwa duszki i
I mamy jeszcze miasteczko. Powiedzmy, że ja bym sobie to miasteczko tu położył. Tu bym dał traktat. Dwa duszki wchodzą. Do tego duszek tu wchodzi. Ja mam raz, dwa, trzy, czyli sześć. Sześć punktów. Jeszcze jest druga opcja. Zamiast punktów mogę usunąć trzy duszki, ale mi się opłaca sześć punktów bardziej. I jedziemy dalej sobie. Tak, już bym musiał zacząć obtaczać tutaj to terytorium, żeby tutaj te duszki mi się usuwały. A na razie nie mam jak tego tutaj zrobić sensownie. Powiedzmy, że sobie położę tu. Jeden duszek wchodzi. Jeden duszek tu wchodzi. No i wsadzimy sobie duszkę. Do tego nam wchodzi coś takiego. To, co czekałem tutaj, ale sobie dołożę tutaj. Czyli tak, najpierw jednego duszka tu, jednego tu. Albo nie, bo to będzie dosyć, jakby to powiedzieć, słabe. Czyli bym powiedział sobie tu, dwa duszki sobie dołożę. Okej. Teraz mam cmentarz. Jeszcze raz cmentarz. Cmentarz by mi się opłacało chyba dołożyć tutaj do tych duszków. Pyk. Dobra, i teraz może sobie weźmiemy tego kafelka. Go musimy wsadzić tutaj, czyli tak, cmentarz mamy obtoczony z każdej strony, czyli te duszki nam tutaj spadają. Do tego jednego chłopa trzeba poświęcić, poświęcimy tego. No i tu mogę w standardowych zasadach sobie coś ułożyć, powiedzmy, że położę go tak. Dobra, tutaj trochę się uratowaliśmy. Mamy takiego tutaj potworka. Żeby go sensownie ułożyć i żeby coś mieć z tego, wydaje mi się, że on by musiał iść w ten sposób gdzieś tutaj. Chyba tu, tak. Wtedy będę mógł tylko, musiał dołożyć tylko dwóch duszków tu. Tu oczywiście nam wszedł cmentarz. Mamy coś takiego. Gdybyśmy go odwrotnie położyli wtedy, to by nam teraz styknął, ale mamy tak, że jest słabiutko, słabiutko. Słabiutko, ale spróbujemy tutaj zawalczyć, czyli mam jeden, czyli nie dokładam, ale położę sobie na duszkę wiśniaka. Z tego. Mamy trzy, coraz gorsze te kafle wchodzą. Teraz jeśli tu sobie położymy, to wejdą nam 3-4 w sumie. I to będzie niezbyt fajnie. Jeśli sobie tutaj położymy, to tutaj tak nie zaboli, ale w ten sposób sobie położymy i tu też nam, tu wejdą nam dwa, bo mamy i na cmentarz jeden. Z dróżką do zamknięcia mamy. Jednego. Na szczęście tylko jeden. Tylko jeden. Jak go dołożę gdzieś, gdzie nie ma. Nie, wszędzie jest i niestety będę musiał go dołożyć. Dołożyć go sobie. Może tak, żeby zamknąć chociaż drogę, żeby było można skorzystać z tej drugiej opcji. Czyli powiedzmy, że sobie położę go tak. Tu sobie dam ludka. Jeden duszek wchodzi, drugi duszek na cmentarz. Mamy znowu duszka tutaj. Duszka z drogą, dokładnie mówiąc. I duszka z drogą. Duszek z drogą jest tutaj. I bym go musiał położyć w ten sposób, czyli jest jeden, czyli nic się nie dzieje. Tutaj mamy już dwa, czyli obojętnie gdzie dołożymy, no i gra się kończy. Czyli tak by to wyglądało, tak na szybko wam chciałem pokazać, tutaj się za bardzo, brzydko mówiąc, nie skupiałem, nie minusowałem, bo jeśli gdzieś tam za drogę, czy jakieś punkty bym mógł tutaj na przykład tu zamknąć w jakiś sposób, odrzucić tego, mógłbym sobie wziąć trzy duchy, no ale tak by mniej więcej to wyglądało, taki jakiś tam pasjansik kafelkowy, co sobie układamy, kombinujemy, jakby to nam wyszło, to wszystko, dzięki.
i do następnego.